Państwu temat jeszcze jeden. Otóż, jak informujemy w wiadomościach, władze warszawskiego ratusza namawiają stołecznych nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli do sprzeciwu wobec reformy edukacji, która się rozpoczęła. Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński w specjalnym liście zachęca też pedagogów do podzielenia się obawami z rodzicami uczniów. Nauczyciele od zastępcy Hanny Gronkiewicz-Walc w załączniku dostają także spis krytycznych argumentów do rozmów z rodzicami. No to taka ciekawa podpowiedź, oczywiście mówię tu na przekór. Naszym gościem jest pan poseł Piotr Uściński, ważny kiedyś starosta wołomiński, obecnie jest też członkiem Komisji do Spraw Samorządów. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojca i radiosłuchacze. No właśnie, nie jest to dla pana nowość, że władze ratusza tego typu zakusy i krytyczne oceny mają, a prawda jest inna oczywiście. No prawda jest inna, natomiast warto podkreślić, że to niebywałe, że politycy Platformy tak instrumentalnie wykorzystują samorząd terytorialny do walki z rządem, bo przecież nie taka jest rola samorządu terytorialnego, to jest ewidentnie wykorzystanie, upartyjnienie samorządu totalne, jeśli nakłania się wiceprezydent Warszawy, pan Paszyński, rozumiem, że za zgodą pani prezydent, wysyła list do szkół, żeby szkoły przekonywały rodziców, że jest inaczej niż myślą. Bo przecież rodzice w większości są za likwidacją gimnazjów, są za powrotem do 8-letniej szkoły podstawowej. I to we wszystkich badaniach wychodzi, nawet tych badaniach, które są gdzieś tam pojawiają się w gazetach typu Newsweek, nawet tam wynika z tych badań, że rodzice w większości są za likwidacją gimnazjów. A więc chcą, że tak powiem, za pomocą samorządu przekonywać rodziców do tego, że jest inaczej i dawać im jakieś argumenty do tego, żeby zmienili swoje myślenie. No, zupełnie nie tak powinien działać samorząd. Samorząd powinien słuchać mieszkańców. Jeśli rodzice zgłaszają jakieś problemy, te problemy powinien zbierać i ewentualnie wtedy je przedstawiać wyżej rządowi, a nie odwrotnie. No to jest tak. I poza tym też, co oznacza taka lista tych argumentów, prawda? Czyli czy rodzice, prawda, nie umieją myśleć, nie umieją odróżniać rzeczywistości. Zresztą, jakie jest pana doświadczenie? Bo to chciałbym zapytać, kiedyś pan był starostą, pan też zna te realia, że gimnazja, no szczególnie w Polsce takiej powiatowej, prawda, przynoszą jednak, jeśli nawet chodzi o ekonomię, straty i nie są dobrym do końca rozwiązaniem, co było doświadczeniem tych ostatnich lat. No ja jako starosta i myślę, że samorządowcy ogólnie powinni tak działać. Ja słuchałem tego, co mówią mieszkańcy, co mówią rodzice, co mówią nauczyciele i dyrektorzy szkół. I gdy byłem starostą w 2012 roku, doszedłem do wniosku, że faktycznie gimnazja ta reforma wprowadzająca gimnazja była błędem i trzeba to po tych latach się przyznać, że to był błąd. Ze względów dydaktycznych i wychowawczych nie sprawdziły się te gimnazja. Nauczyciele szkół średnich podkreślali, przynajmniej w moim powiecie, ale myślę, że w całej Polsce, że młodzież, która jest przygotowana po gimnazjum do liceum, niestety, ale jest słabiej przygotowana niż kiedyś była po 8-letniej podstawówce. A oni mają o rok mniej czasu, żeby przygotować tą młodzież do matury. Wobec tego no, podstawową sprawą jest to, żeby system edukacji był wydolny i żeby służył dzieciom, służył wychowaniu i edukacji młodzieży. I dlatego jest to bardzo ważna reforma. Ale ze względów finansowych, ze względów ekonomiki takiej oświaty, no to likwidacja gimnazjów przyniesie też swoistą korzyść taką organizacyjną i ekonomiczną. Jeżeli rozpatrujemy samorządy gminne, w których funkcjonują szkoły podstawowe, 6-letnie i gimnazja, gdzieś powiedzmy w gminach wiejskich rozproszone te szkółki podstawowe 6-letnie, często brakuje tam uczniów. Faktycznie mamy przecież nicz demograficzny i tego przez rok czasu nie udało się jeszcze zmienić, ale chociaż mam nadzieję, że zmienimy chociażby programem 500+. Ale wracając, gdy mamy mniej dzieci cały czas w szkołach przez ten nisz demograficzny, to te szkółki wiejskie małe borykają się z problemem w ogóle dalszej egzystencji, dalszego funkcjonowania. Wobec czego, gdy wójt będzie mógł
dwa roczniki więcej w takiej szkole uczniów uczyć, to będzie po prostu to tańsze niż utrzymywanie odrębnych gimnazjów, odrębnych podstawówek. W szkołach średnich za to, takich podlegających pod samorządy powiatowe, no tutaj ja byłem starostą i doskonale to wiem, jak z jakimi problemami borykają się szkoły średnie. Również ten niż demograficzny bardzo daje się we znaki w szkołach średnich, po prostu uczniów brakuje, a nauczyciele mają coraz mniej pracy, więc jeden rocznik więcej w liceach również poprawi ekonomikę nauczania w liceach. I to, że w tej chwili pojawią się jakieś koszty, no troszeczkę kosztów będzie związanych z jakimś dostosowaniem sal, no bo trzeba pewnie czasami kupić większe krzesełka do której szkoły, a czasami mniejsze, może dostosować jakąś pracownię biologiczną czy fizyczną, ale te koszty są nieporównywalnie mniejsze niż zyski ekonomiczne, jakie będą płynęły w długiej perspektywie z tego, że będziemy mieli zmieniony ten system. Ministerstwo Edukacji też przygotowało na przyszły rok budżet tak, aby samorządy miały z czego pokryć ewentualne zwiększone koszty. Są przygotowane pieniądze na te zmiany, na właśnie na przykład przebudowę jakichś pracowni w szkołach. Mimo że będziemy mieli w przyszłym roku mniejszą liczbę dzieci w szkołach i w kolejnych latach będzie mniejsza liczba dzieci w szkołach, chociażby z tego względu, że sześciolatków mniej pójdzie do szkół, to faktycznie zmniejszy liczbę uczniów, ale my na przyszły rok nie zmniejszamy subwencji. Subwencja zostaje na tym poziomie powiększonym, tak jakby te sześciolatki poszły do szkoły, czyli samorządy dostaną zwiększoną subwencję w stosunku do tego, co faktycznie wynikałoby z tej pomniejszonej liczby uczniów. Więc samorządy na tym ekonomicznie nie stracą i gimnazja, to co się dzieje w Warszawie, ten list ratusza do dyrektorów szkół naprawdę nie jest niczym innym jak tylko politycznym wykorzystaniem samorządu. No a część, na przykład no, powiedzmy nauczycieli, pewna część no, mówi, że mają pewne obawy, że miejsca pracy, no dobrze, ale przecież ile poprzez tą reformę wprowadzającą gimnazja zostało zamkniętych szkół podstawowych i wtedy tego też nikt nie przelicza, prawda? Jest, był taki moment, w wielu małych właśnie miejscowościach te szkoły przestawały istnieć, bo było 6 klas nagle i dzieci mało. No więc... i trzeba dzieci dowozić do szkół, nie dość, że jest problem dla samorządu z tym dowożeniem, to przecież to jest również problem dla tych dzieci, dla ich rodziców, że dzieci muszą być dowożone do innych miejscowości, w zimę mają utrudniony dostęp, te gimbusy różnej jakości. Wiemy, ile z tym jest problemów w całej Polsce. Więc... No, ale tutaj Platforma wprowadza na przykład sześciolatki, prawda, do szkoły. Policzmy, 6 lat, gdyby tak było, rozpoczęcie szkoły, potem 6 lat, szkoła podstawowa, to jest 12-latek. No, wiadomo, że w miastach jest znacznie, ale wyobraźmy sobie dziecko 12-letnie, które już właśnie gdzieś w odległych miejscowościach musi przyjść do gimbusu, prawda, przygotować się, wrócić. No ja sobie doskonale to mogę wyobrazić, mam córkę, która ma 13 lat w tej chwili. Więc no, wiem, jak rodzice, jak wiele troski wymaga opieka nad dziećmi i jak trudno byłoby zdecydować się na to, żeby dziecko 12-letnie gdzieś tam chodziło od wsi do wsi do szkoły i tak naprawdę jest dosyć niebezpiecznie, chociażby te podróże, mimo że już coraz więcej chodników jest i tak dalej, no to jest mnóstwo samochodów przy drogach, a pomiędzy miejscowościami w terenach wiejskich idzie się przy drodze. Nie chodzi mi teraz tak ubolewać, teraz prawda mówić, że to wszystko, co było, to było totalnie złe, ale żeby te rzeczy też ocenić, sprawdzić, no to potrzeba, żeby to zaskoczyło, prawda? Przynajmniej 2 lata no muszą być, żeby ten rocznik jeden, prawda, tutaj doszedł i przynajmniej maksymalnie. No tak, ta reforma będzie bardzo spokojnie przeprowadzona, bez żadnych nerwów. Aż do 2019 roku będą jeszcze funkcjonowały gimnazja, bo będą spokojnie wygaszane. W międzyczasie teraz przygotowujemy, już praktycznie są ukończone takie programy nauczania, nowe podstawy programowe. Będą jeszcze konsultowane, tak żeby no, nie popełnić jakiegoś błędu. I spokojnie od nowego roku reforma wchodzi w życie. Będzie czas na wydrukowanie ewentualnych podręczników nowych do 7 czy 8 klasy. Będą samorządy miały wystarczająco czasu, aby podjąć uchwały, co robią, jak sobie na swoim terenie zorganizują
system edukacji. I naprawdę rodzice są z tego zadowoleni, że wracamy do systemu ośmioklasowej podstawówki. Myślę, że to jest po prostu dobre dla uczniów. My się przede wszystkim powinniśmy kierować tym, jak rodzice chcą wychowywać swoje dzieci. To im gwarantuje konstytucja, że mają do tego prawo. Nowy temat, którego nie chcę zaczynać, ale też prawda, konkretny, mądry kanon lektur. Ale to już jest inna rzecz, bo na razie jest jak prawda guma do rzucia, że może naciągać. Co każdy chce, to może sobie włożyć, wybrać, a żeby był tutaj szkielet. Wiele w poprzedniej kadencji zostało, czy za rządów Platformy i PSL-u przez 8 lat, wiele zostało zmian wprowadzonych, których nie rozumiemy jako rodzice, jako czy politycy, dlaczego wycofano się z pewnych lektur szkolnych, które chociażby nakłaniają dzieci do takiego myślenia patriotycznego, uczą miłości do ojczyzny. Czemu takie lektury wycofano z systemu szkolnego? Naprawdę trudno zrozumieć. Oczywiście zachęcamy, Ratusz zachęcamy, niech się zajmie Warszawą, sprawami bezpieczeństwa, czystości miasta. Niech się Ratusz Warszawski zajmie sprawami samorządu i realizuje te zadania, które do niego należą. Natomiast wywoływanie negatywnych nastrojów społecznych przez samorząd jest totalnym niezrozumieniem, na czym polega samorząd. Samorząd powinien ewentualnie w drugą stronę, jeśli społeczeństwo domaga się pewnych rzeczy, on powinien takie rzeczy samorząd od rodziców zbierać, ewentualnie przekazywać wyżej. A oni robią dokładnie odwrotnie. Oni chcą właśnie nauczycielom i rodzicom przekazać argumenty przeciwko rządowi i buntować społeczeństwo przeciwko państwu. No to nie jest rola samorządu i pomylenie jest to kompetencji zupełne. A mówił to były samorządowiec, a obecnie poseł Piotr Uściński z Komisji do Spraw Samorządów Polskiego Parlamentu. Dziękujemy bardzo za rozmowę, panie przewodniczący. Dziękuję, Bóg zapłać. Pozdrawiamy, szczęść Boże. Pozdrawiam, szczęść Boże.
tam problem w tym pałacu. Tymczasem w pałacu, jak nigdzie indziej, są portrety polskich królów, jakieś polskie pamiątki, pokazywane nie tak jak na Litwie, prawda, że gdzieś tam ukrywana jest polska przeszłość niektórych miast, czy Wilna na przykład, tak tam bo nie. Bo czują się zagrożeni w tożsamości swojej, podobnie troszkę jest we Lwowie, gdzie mogą czuć się zagrożeni w tożsamości, tego bo nie mają. Natomiast to, nie, ale... co mówisz, to może jest... A po takiej pobieżnej obserwacji, po tych poprzednich pobytach, myślisz, że uda się radykałom ukraińskim i polskim stworzyć nową przepaść między dwoma narodami? Czy że to tak jest efemeryczne szukanie znowu poparcia i jakby wroga zewnętrznego czy zagrożenia? Czy ta zmiana nastawienia, bo ona w Polsce też do ludzi pracujących w Polsce z Ukrainy jest dosyć pozytywna i korzystna. Większość ludzi, którzy tu pracują, mówią, że dobrze się czują. Myślę, że się wśród, jak to mówią, ale nie w sposób lekceważący, no, że prosty naród nie da się nabrać na żaden konflikt, że ludzie rozumieją, że nie ma w tym żadnego interesu między Polakami i Ukraińcami. Nie wiem, czy problem Wołynia, prawda, czy on jest ograniczony tylko do Wołynia, czy rodzin, które w pamięci swojej rodzinnej zachowały te okropne rzezie, czy też to jest szerszy problem. No może, czy to nie jest trochę tak jak to, że parlament określa to mianem ludobójstwa, co jest bardzo najsilniejszym oskarżeniem, nie może mieć podobnego rezonansu czy znaczenia jak to, jak przywódca największej partii mówił o imigrantach, że będą roznosić zarazki i choroby. Czy to nie ma takiego potencjału? Czy widzisz na to odporność po obu stronach? Z tych mi się wydaje, rozważań? Że ta odporność moim zdaniem, z tym, że mówię, no to się hazarduje na teren, o którym mam bardzo niewielkie pojęcie, ale ta odporność może wynikać z takiej jednak generalnie dobrych stosunków międzyludzkich po prostu, że na wieś, że jestem Polakiem, mówi ktoś, a ja pracowałem tam w Świdniku na przykład, a mnie się udało pojechać tam. Czyli już nie ma atamany polskie pan. Nie, absolutnie, zupełnie nie. Ale dwa, że to może się brać również z absolutnej ignorancji co do historii. Bo tak jak wielu Polaków nigdy w życiu nie słyszało o mordach na Wołyniu, tak samo i wielu Ukraińców nie ma zielonego pojęcia, co się akurat działo tu czy tam, prawda? Mi się wydaje, że ani w szkole, ani w przekazie telewizyjnym, ani... Ani Wołynia, ani akcji Wisła. Ani Wołynia, akcji Wisła. O tym oni też, myślę, w większości po prostu nie wiedzą, więc... myślę, że nie wiedzą, ale z drugiej strony dobrze o tyle, że to nie wracamy powoduje... do tego, co powiedziałeś w audycji kilka tygodni temu, że może ignorancja historii sprzyja dobrym uczuciom między ludźmi, między narodami. Zwłaszcza jeśli pamięć historyczna nie jest budowana jako pamięć jednych przeciwko drugim. Czy jeżeli jest budowana wokół wspólnego, a nie właśnie szczucia, czy... Ja mam nadzieję, że nie będzie, że to wszystko są efemeryczne zdarzenia. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że za jakiś czas porozmawiamy może znowu o Ukrainie, a może o innych krajach świata, które znasz jeszcze lepiej z dawnych pobytów i z niedawnych wizyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Na moim rozmówcą był pan redaktor Marek Ostrowski, członek od wielu lat kolegium redakcyjnego Polityka, korespondent w Wielkiej Brytanii, we Francji i jeszcze w wielu innych krajach. No i mój przyjaciel Sławy Szkolny. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Zrozumieć Świat. Wiktor Osiatyński. To jest powtórka. Thank you.
13 różnych rodzajów komórek w porównaniu do 2-3 rodzajów neuronów. No i ludzie tak sobie uważali, że to tam jest takie coś, no pomaga tym neuronom funkcjonować, ale one ten wzrost i połączenia tych neuronów stabilizują, sterują, odżywiają, chronią. Nagle się okazuje, że być może to ci, którzy są inteligentniejsi, to może niekoniecznie ci, którym te neurony lepiej pracują, ale ci, którzy mają po prostu lepszy silnik metaboliczny, czyli na przykład więcej mitochondriów w neuronach. Czyli te geny tak naprawdę nie mówią o tym, jak ten nasz mózg został połączony ze sobą, tylko o tym, jak sprawna jest ta maszyneria, jak działa ten silnik metaboliczny komórki, jak szybko oczyszczamy nasze komórki z różnych złogów. No, choroba Alzheimera na przykład na tym polega, że pojawiają się w komórkach, w neuronach pewne złogi białek nieprzyjemnych, które w ciągu naszego całego życia się odkładają i niszczą te neurony. Więc widać, że z naukowego punktu widzenia coraz więcej wiemy, a to pokazuje, że coraz więcej czynników jest istotnych. Coraz mniej możemy powiedzieć, że to jest przyczyna inteligencji, albo to decyduje o tym, że będzie człowiek bardzo inteligentny. Jest coraz więcej czynników i coraz więcej rzeczy do odżywiania, coraz więcej rzeczy, o które trzeba dbać. Bardzo dziękuję panom za udział w dzisiejszej audycji. Gośćmi interakcji, w której rozmawialiśmy o tym, jak karmić dzisiaj naszą inteligencję, byli pan dr Łukasz Badowski, dziennikarz naukowy i edukator. Dziękuję bardzo. I pan dr habilitowany Michał Chruszczewski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Ja się nazywam Agnieszka Furtak-Bilnik. Do usłyszenia. Autopromocja. Radio 24. Po co nam dyplomacja? Jak rozwiązywać konflikty? Z kim zawierać sojusze? Świat wokół nas wciąż się zmienia. Warto o tym rozmawiać, a najlepiej przy kawie dyplomatycznej. Ta w Polskim Radiu 24 jest aromatyczna i świeża. Kawa dyplomatyczna. Wtorek, 19:15. Zapraszam, Grzegorz Dziemidowicz. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Japonię. Wstrząs o sile 6,9 stopnia w skali Richtera wywołał falę tsunami. Więcej w relacji naszego korespondenta. Centrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu wschodniego wybrzeża prefektury Fukushima na głębokości 10 km. Wstrząs miał miejsce tuż przed godziną 6 rano czasu lokalnego. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami. Jak informują japońskie media, fale tsunami miały mniej niż metr wysokości. Ten sam region nawiedziło katastrofalne trzęsienie w marcu 2011 roku, które wywołało duże fale tsunami. Wówczas uszkodzeniu uległa elektrownia jądrowa w Fukushimie. Operator elektrowni poinformował, że podczas dzisiejszego wstrząsu nie odnotowano zniszczeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. W Izraelu doszło do kolizji samochodów polskiej rządowej kolumny. Stało się to w drodze z lotniska w Tel Awiwie do Jerozolimy. Pojazd wiozący premier Beatę Szydło jechał na czele kolumny i nie uczestniczył w zdarzeniu. Po stronie polskiej lekko ranne zostały dwie osoby. Doznały one niegroźnych stłuczeń i skaleczeń. Poszkodowanymi osobami są funkcjonariusz BOR oraz pracownica Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natychmiast została im udzielona niezbędna pomoc. Izraelskie media informują, że ranna w wypadku została również policjantka. Rzecznik rządu zapewnił również, że delegacja realizuje program zgodnie z harmonogramem. Delegacja rządowa na czele z premier Beatą Szydło przybyła do Izraela na konsultacje międzyrządowe. Pasażerowie niemieckiej Lufthansy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Dziś będą strajkować piloci tej linii. Z Berlina Wojciech Szymański. Strajk ma trwać przez cały dzień. Obejmie zarówno loty na krótkich, jak i długich dystansach. Na razie nie wiadomo, jak dotkliwy dla pasażerów okaże się protest. W przeszłości podobne akcje skutkowały jednak odwołaniem setek lotów. Piloci Lufthansy domagają się podwyżek. Od początku 2014 roku strajkowali już 13 razy. Tymczasem na ten wtorek protest zapowiedział personel pokładowy innej niemieckiej linii lotniczej Eurowings, która także należy do koncernu Lufthansa. Personel Eurowings ma strajkować na dwóch lotniskach w Düsseldorfie i Hamburgu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał sąd Piotra Rybaka, który w listopadzie ubiegłego roku spalił na wrocławskim rynku kukłę Żyda. To więcej niż chciała prokuratura. Sąd jednoznacznie uznał, że rok temu Piotr Rybak, działacz ruchów narodowych i patriotycznych, nawoływał do nienawiści na tle rasowym. W długim uzasadnieniu sędzia Marek Górny podkreślał, że oskarżony świadomie z premedytacją chciał obrazić całą społeczność żydowską. Podpierał się dobrem ojczyzny. To jest dla sądu naprawdę nie do przyjęcia, bo ten czyn bardzo zaszkodził Polsce, ukazał po raz kolejny, pogłębił istniejący na Zachodzie i w innych krajach stereotyp Polaka antysemity, z którym Polacy walczą i w tym samym czasie pali się kukła Żyda. Piotr Rybak po wydaniu wyroku tylko zaostrzył swoją retorykę względem Żydów. Jest to dosłownie hućpa i działanie przeciwko narodu polskiemu. Kto rządzi tym krajem? 27 lat. Najwyższych stanowisk w państwie polskim zajmowali Żydzi. Do jakiej sytuacji doprowadzili ten kraj? Zobaczcie państwo. I dzisiaj ta społeczność żydowska pokazywała, co się dzieje w Polsce, a polski sędzia wydaje przeciwko polskiemu patriocie taki wyrok. To jest hańba, która jest na plucie narodowi polskiemu w twarz. O nawoływanie do nienawiści na tle rasowym posądzona została także szefowa wrocławskiego ONR Justyna H. Amerykański prezydent elekt Donald Trump potwierdził, że jego żona Melania nie przeprowadzi się w styczniu do Białego Domu. Ze względu na szkołę ich syna przyszła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych pozostanie na razie w Nowym Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O planach pozostania Melanie Trump w Nowym Jorku doniósł jako pierwszy dziennik New York Post. Gazeta napisała, że 46-letnia żona przyszłego prezydenta USA będzie mieszkać w luksusowym apartamencie w Trump Tower na Manhattanie do zakończenia roku w prywatnej szkole, do której chodzi ich syn Baron. Ta elitarna placówka położona jest w górnej części Manhattanu, a roczne czesne wynosi w niej 40 tysięcy dolarów. Donald Trump nie ujawnił dziennikarzom dokładnej daty przeprowadzki reszty swojej rodziny do Waszyngtonu. Powiedział jedynie, że nastąpi to niedługo po zakończeniu roku szkolnego. Rzecznik prezydenta elekta Jason Miller powiedział, że kampania wyborcza była trudnym okresem dla 10-letniego Barona i że rodzice nie chcą wprowadzać w jego życiu dodatkowego zamieszania. Decyzja Melanie Trump o pozostaniu poza Waszyngtonem jest bezprecedensowa. W historii USA tylko dwie pierwsze damy nie wprowadziły się do Białego Domu. Żona pierwszego prezydenta Martha Washington, ponieważ Biały Dom nie został jeszcze wtedy zbudowany, oraz żona ósmego prezydenta USA Anna Harrison, ponieważ jej mąż zmarł 32 dni po zaprzysiężeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i krańcach wschodnich miejscami duże. Temperatura przeważnie od 6 do 12 stopni, tylko na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu cieplej od 12 do 17. Wiatr umiarkowany, na północy oraz w górach silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po piątej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Joanna Miziołek, to jest program Powiedzmy Sobie Jasno. Dzisiaj porozmawiamy o pracoholizmie oraz o emocjach i lękach, jakie towarzyszą współczesnemu społeczeństwu. Moimi gośćmi są psycholog Maria Rodkiel. Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa. I Monika Naumowska z Ośrodka Strefa Zmian, też psycholog. Obecne czasy można nazwać taką dobą hedonizmu i osiągnięć. Praca i wynikające z niej benefity powoli stają się wartością samą w sobie. Dlaczego tak dużo pracujemy? To teraz która z nas do wypowiedzi wyrwana? No ja zacznę, drodzy Państwo, i będziemy się pewnie tutaj z Panią uzupełniały. Ciekawe, czy się w jakimś punkcie nie zgodzimy. Myślę, że nie. Zobaczymy. No tak. No właśnie, bo my w różnych nurtach pracujemy, więc pewnie Państwo trochę, tak przepraszam za kolokwializm, z różnej strony ugryziemy temat. Na pewno żyjemy w czasach, w których są pewne takie standardy, czy takie przekazy, które łatwo stają się naszymi przekonaniami. Tak, bo mój nurt terapeutyczny, poznawczy, mówi o tym, że my postrzegamy świat według pewnych wytycznych, które uważamy, że są pewnymi prawdami, pewnymi zasadami, których przestrzegając sprawiamy, że nam się żyje lepiej, więcej znaczymy i tak dalej. I na pewno takim przekazem, który łatwo, żeby stał się naszym standardem, takim przekonaniem, jest właśnie to, że nas definiuje, określa i o naszej wartości świadczy to, jak my zawodowo funkcjonujemy, ile zarabiamy, na co wydajemy pieniądze. Ja bardzo często pracując z osobami,
u których jednak ten pieniądz też tutaj ma znaczenie, bo pracoholizm jest bardzo złożonym uzależnieniem i tutaj nie zawsze, wręcz często o te pieniądze nie chodzi, ale tam, gdzie jednak to konsumpcyjne podejście do rzeczywistości ma znaczenie, to bardzo często przytaczam takie powiedzenie, taką przypowiastkę, która właśnie mówi o tym, jak my funkcjonujemy, że my pracujemy w pracach, które tak naprawdę nie lubimy, które nas nie spełniają, zarabiając pieniądze, które wcale nie są nam tak potrzebne, do kupowania rzeczy, które zupełnie nie są nam potrzebne, żeby zrobić wrażenie na ludziach, na których nam tak naprawdę nie zależy. Więc faktycznie to przekonanie takie, że trzeba się wartościować poprzez pracę i nasz status społeczny i to, ile zarabiamy i to, jakby ile mamy i co mamy, wydaje mi się, że tutaj jednak ma znaczenie. No tak, a uciekamy też w tą pracę, bo na innym polu sobie nie radzimy. To trochę tak wygląda, że na tej ścieżce, co jaką jest kariera, jest łatwiej zdobyć, coś osiągnąć, a życie jednak prywatne jest zbyt nieprzewidywalne, żeby tutaj nie ponieść porażki. Ja myślę, że jest i tak, to znaczy wcale niekoniecznie to życie prywatne musi być trudniejsze od pracy. Niektórzy rzeczywiście uciekają w pracę od życia, od więzi tak naprawdę. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach mamy bardzo silny kryzys więzi. Nie tyle właśnie takiego pracoholizm i tak dalej, tyle, że bardziej zadaniocholizm. Ja bym to rozszerzyła na coś takiego, dlatego że nie zawsze to chodzi tylko o pracę. Nie zawsze chodzi tylko o to, żeby pójść do tej pracy, tam osiągać sukcesy finansowe. Często jest tak, że ludzie, którzy toną po prostu w zadaniach, przynajmniej ja też mam doświadczenie z takimi pacjentami, że oni także czas wolny, który spędzają po pracy, jest również wpisany w zadania. Pójście do siłowni, potem obiad z odpowiednią osobą, odpowiedni kurs, odpowiednie szkolenie, weekendy muszą być zabudowane. A co to znaczy z odpowiednią osobą? Że na przykład definiują się niektóre osoby, definiują się przez to, w jakim środowisku są, z jakimi osobami się spotykają i przez to na przykład osoby narcystyczne tak mają. I przez to odpowiednio układają sobie przestrzeń żeby się przeglądać jakby, przeglądać się w tym, co osiągnęły, albo te osoby, z którymi się spotykają, świadczą o tym, jaką mają pozycję społeczną. Może ja powiem to w ten sposób, też z perspektywy pracy ze swoimi pacjentami, też klientami, bo to jest taki obszar też dla coachingu bardzo fajny i ciekawy, że to jest tak, bierzemy na głowę bardzo dużo i jesteśmy jak tacy nakręceni, tak? Rano wstaję o 5, żeby pobiegać, potem jeszcze pójdę na siłownię, potem moja praca i potem te zadania. Ale po co to robimy? Robimy to po to, żeby zamiast się zatrzymać chwilkę, tak pobyć ze sobą, bo to jest też ta więź ze sobą. Kompletnie nie ma tej. Dokładnie. Więzi. Chwilkę się zatrzymać i pobyć z człowiekiem, z którym mieszkam i tak pomilczeć z nim, i tak potrzymać go za rękę i zadać sobie bardzo trudne pytania. Czy jestem szczęśliwa? O co mi w życiu chodzi? Dlaczego jestem z tym, a nie innym człowiekiem? To są tak trudne pytania, że łatwiej nam biegać, tak jakbyśmy właśnie się nakręcili, wykonywać jedno zadanie za drugim, no bo wtedy tacy uchytani z językiem na wierzchu o 22, 23 ze zmęczenia zasypiamy, no i nie ma tej przestrzeni, czyli siły i czasu na takie bycie po prostu, bycie ze sobą, bycie z drugim człowiekiem. Więc to, co mówiłaś, to jest taki nic innego jak próba zagłuszenia, takiego zawalenia swojej rzeczywistości różnymi projektami do wykonania, właśnie po to, żeby się nie skonfrontować z czymś, co jest najważniejsze, ale najtrudniejsze. Czyli najpierw relacja ze mną samą, a potem relacja z bliskimi ludźmi. Ale na płaszczyźnie dlaczego, po co, co mi to robi, co mi to daje. Często też z trudnymi uczuciami w sobie, tak? Czyli to są też ludzie niedojrzali emocjonalnie. Czy z pustką po prostu zwyczajną. Ludzie dzisiaj naprawdę chorują na pustkę. To jest
to jest takie wszechobecne i to, że jak miliony imprez odnowimy, czy będziemy popularni, to nam się wydaje, że wszystko jest w porządku, że nas odwiedza milion osób. Tylko większość tych relacji, które w dzisiejszym świecie ludzie zawierają, są na bardzo płytkim poziomie. Tak naprawdę ludzie są, nie rozmawiają o ważnych rzeczach, o sobie, nie o popularności. Albo tak biegną po rozmowie, albo kreują, albo się jakoś pokazują, czy lansują, albo jest to handel wymienny, tak? Ach, ty mi dasz to, ja, więc rozmowa niby towarzyska jest rozmową biznesową, a tak naprawdę ludzie mają bardzo duży problem, żeby skonfrontować się z własnymi uczuciami. Często przychodząc do terapii, kompletnie nie potrafią nazwać uczuć, co się z nimi dzieje. Przychodzą z zaburzeniami somatycznymi, z tym, że coś boli tu, tam. I dopiero, przynajmniej w moim nurcie też tak jest, wykorzystuje się pracę doświadczeniową poprzez ciało i czasami do niektórych osób dopiero poprzez ciało, poprzez reakcję z ciała, dopiero dochodzimy do najprostszych uczuć, do tego, żeby dana osoba powiedziała, że ojej, to jest... złość. Właśnie, wyraziła złość. To jest złość. Radość, tak? To jest smutek. Osoby są zaskoczone, że mają tyle uczuć w sobie. No a przy parach, tak jak pracuję z parami, no to wrócę jeszcze do tego kryzysu więzi, że rzeczywiście ludzie ze sobą biegną. Jakby przez życie, w zadaniach, a się ze sobą nie spotykają. Często jak daję takie zadanie parze, żeby przez parę minut, paręnaście minut spróbowali posiedzieć naprzeciwko siebie i tylko jeżeli bardzo chcą, to opisać, co robi druga osoba. Jest to jedno z trudniejszych zadań tak naprawdę do wykonania. To jest niesamowite, ale tak jest. To skoro ja rozmawiam z paniem psycholog, to może zapytam, czy to nie jest tak, że wszystko zaczyna się w dzieciństwie, to znaczy, że rodzice kreują tych pracoholików, ludzi, którzy mają coraz mniej uczuć, a coraz więcej zadań przed sobą. Znaczy, na pewno, to pewnie niezależnie od nurtu, w którym się pracuje, to chyba każdy terapeuta jakby powie, że tam patrzymy, tam oglądamy to, z czym człowiek wchodzi w świat. W moim nurcie, to co Państwu na początku powiedziałam, przyglądamy się właśnie tym przekonaniom, takim przekazom, tak, że ja sobie definiuję siebie poprzez jakieś przekonanie i oczywiście, że ja to wyniosę z domu. Czy ja z domu wyniosłam umiejętność bycia w relacji, ale taką spokojną, taką właśnie uważną na drugiego człowieka, taką przyjemną, taką z taką tolerancją też na swoje i jego niedoskonałości, czy ja wyniosłam taki skrypt, takie przekonanie, że ta relacja ma być super, ma być bardzo dobra, więc ja nie mam w sobie w ogóle tolerancji na to, żeby się pojawiały trudne emocje. Bo też bym nie chciała, żeby nasi słuchacze zostali przez nas tak zalani tymi informacjami, bo my mówimy o czymś tak złożonym i tak też trudnym często w pracy z pacjentem. Ja bym wróciła do takiego trochę uproszczenia, ale do tego, że pracoholizm jest jednym z uzależnień, a każde uzależnienie ma w sobie taką historię zagłuszania czegoś. Znaczy jest dla nas trudne... Jest ucieczką. Tak, jest każde większość uzależnień po prostu ma charakter redukcji uczuć, tak? Czyli po prostu... Takiego zagłuszania, ale też takiego kompulsywnego przykrywania czegoś. I teraz może być tak, ja mogę mieć, tylko ja bardzo upraszczam, drodzy Państwo, i jestem przekonana, że to słyszycie, bo też jest nam ciężko wyłuszczyć tutaj każdy aspekt tego zagadnienia, ale mam bardzo niską samoocenę. Nie chcę sama się do tego przyznać, że samej siebie nie lubię, więc szukam różnych sposobów na to, żeby tak się kreować, żeby tak udawać przed sobą, że jest fajnie i innym pokazywać, że ja w sumie jestem fajna, ale tak bardzo boję się bliskości, więc uciekam przed bliskością, tak nie potrafię jej nawiązać, nie potrafię jej pielęgnować i jest we mnie dużo trudnych emocji, jakoś muszę to przykryć, no bo jeżeli ja bym to pozwoliła sobie poczuć, no to musiałabym iść dalej, zadać sobie trudne pytania, co się ze mną dzieje, co mnie boli, tak? Dlaczego siebie nie lubię, no i jakoś to przykrywam, no i mogę tak, przykrywać to piciem butelki wina wieczorem, tak, żeby nie myśleć, żeby jakoś ten wieczór spędzić, no i bardzo fajnie się to przykrywa tym, o czym ty mówiłaś, czyli tą zadaniowością, bo jak ja tak biegam, tylko odhaczam w kalendarzu rzeczy, które zrobiłam, no to na szczęście, mówię ironicznie, nie mam czasu, żeby się zastanowić nad tym, czy siebie lubię i dlaczego.
Więc ten pracoholizm dla mnie, to jest ważne, żebyśmy na to tak spojrzeli. On nam, mówię oczywiście cały czas ironicznie, pomaga nie poczuć wielu trudnych emocji, pomaga nam nie zadać sobie trudnych pytań, które by nas tak zmusiły, nawet użyję tego słowa, do tego, żeby coś przepracować. I wracając do twojego pytania o dzieciństwo, no przepracować to, z czym ja wyszłam. Czy ja wyszłam z takim przekonaniem, zasługuję na miłość, zasługuję na szacunek, nie muszę być idealna, moje życie nie musi być idealne, żeby było wartościowe. Czy wyszłam z takim przekonaniem, że jak mam czwórkę z plusem, no to już mamusia jest niezadowolona. Czy najlepiej piątka. No tak, no, ja chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tych używek, do tego alkoholu, bo ja rozumiem, że pracoholizm to tak jak bycie alkoholikiem, to znaczy to też rozładowuje napięcie, stres, no, podnosi. No na pewno jest to regulator napięcia, tak, jak większość nałogów. Ale dlatego też mówiłam o tym zadaniu holizmie, bo i tak jak alkohol, i tak jak każdy nałogowiec na początku nałogu w ogóle nie myśli, że jest już w nałogu. Zaczyna racjonalizować swoje zachowania, które już są zachowaniami nałogowymi i już zaczynają być zachowaniami nałogowymi i nałogowo niebezpiecznymi, tak, że to picie na przykład raz w tygodniu, albo ta lampka wina codziennie, to każdy przez, robi. Przez pół roku, tak. No to nie widzi, no bo przecież to jest tylko lampka wina, więc właśnie zaczyna wymyślać, oszukiwać się i zaczyna jakąś taką spiralę nakręcać fałszywego myślenia o rzeczywistości. Jakby doklejać rzeczywistość do tego, co rzeczywiście nie istnieje, tak? Czyli na przykład, że to ja piję dlatego, bo mam dużo okazji. A często jest tak, że taka osoba po prostu szuka tych okazji. Dzwoni do osób, które więcej piją. Jeszcze chciałam właśnie odnieść się do pracoholizmu, tak? Że akurat w pracoholizmie, czy nawet w zadaniu-holizmie można powiedzieć, że jest to o tyle łatwiejsze, że no przecież społecznie jest to akceptowalne, tak? Bo o tyle też mówiłam o zadaniu-holizmie, bo często też jest w dzisiejszych czasach jakże modne trenowanie różnych sportów, pod 40, powiedzmy, gdzie wiadomo, że już olimpijczykiem dany człowiek nie będzie, ale na przykład traci w pewnym momencie, już się tak zatraca, że traci rodzinę, przestaje się zajmować dziećmi, to zaczyna po prostu jakby całkowicie ochłaniać, tak? Bo takie treningi to jest ileś tam godzin i pieniądze i tak dalej. Cele przestają mieć swój adekwatny wymiar, więc ale jakże przecież to nie jest picie wódki, to jest sport, a przecież ja chodzę do pracy, żeby zarabiać pieniądze na rodzinę, więc tych to jest naprawdę trudne do zdiagnozowania czasami, ale też właśnie tej osobie, która już zaczyna chorować na ten nałóg, dlatego że właściwie to społecznie ona się tak poświęca, tak dużo z siebie daje, przecież chodzi o karierę albo chodzi o coś tam jeszcze, przecież dzięki tej pracy tyle mamy, tak? Tyle korzyści, tyle bonusów, tak, przy piciu alkoholu czy przy narkotykach, to w pewnym momencie są same straty. A tutaj bardzo odroczony jest ten moment, w którym rzeczywiście ta osoba dostrzega, że coś traci. No tak, my mówimy o tym, że ten pracoholizm jest akceptowalny, bo trochę to dzisiejsze społeczeństwo od nas tego wymaga. To znaczy ta ilość takich wolnych zawodów też wymaga tego, że będziemy 24 godziny na dobę pracować. On jest nie tylko akceptowalny, ale to jest to, o czym na początku Państwu mówiłam, jak on bardzo właśnie wynika z takiego społecznego przekazu, on jest wzmacniany. My cały czas słyszymy wprost albo pośrednio, że znaczysz tyle, ile znaczy Twoja praca. Zresztą masz samochód. Tak, zobaczcie, jak to jest w naszą tożsamość wpisane, jak się zapytamy, kim jesteś, to ludzie bardzo często odpowiadają, że nie wiem, jestem psychologiem albo jestem dziennikarzem, tak? Czyli moja praca mnie definiuje, a praca jest tylko jednym z obszarów. Ja nie chcę uprzedzić pytania pani redaktor, które pewnie będzie dotyczyło też, jak to rozpoznać u siebie, ale już trochę nawiążę do tego, co tutaj pani psycholog mówiła. Takim kluczowym pojęciem w pracy, gdzie mamy problem z uzależnieniem, jest takie pojęcie równowagi, takiej harmonii i tego, że w naszym życiu jest wiele obszarów,
praca jest ważnym obszarem. Tak samo jak mamy zakupoholizm, robimy zakupy, mamy seksoholizm. Są takie uzależnienia, gdzie właśnie ta równowaga tutaj może być kluczowa. Jeżeli jest tak, że praca zaczyna wypierać też inne aktywności, bo ty też nie masz czasu, nie masz siły, nie masz ochoty, jeżeli tracisz równowagę w życiu i jakieś zadania, jakaś substancja, coś zaczyna rządzić właśnie twoim życiem, tak jakby przejmować kontrolę, że ty zaczynasz dostosowywać się do tego i też właśnie tracisz relacje z bliskimi osobami, tracisz inne ważne aktywności, to jest taki bardzo, bardzo ważny sygnał. Znaczy jak tak jest, to znaczy, że już masz problem bardzo poważny, ale warto się sobie przyglądać i popatrzeć właśnie na swoje życie przez pryzmat tego pojęcia równowagi, nawet na to, jak nam mija czas, ile my czasu poświęcamy, albo w jaki sposób też radzimy sobie ze złym nastrojem, w jaki sposób budujemy swoją samoocenę. Jeżeli my tam mamy różne rzeczy, tak? Mam zły humor, więc spotykam się z przyjaciółmi, czytam książkę, idę na spacer, przytulam się do psa, spotykam się z rodziną i czasami wypiję lampkę wina, okej. Ale jeżeli ta jedna rzecz właśnie zaczyna być jedyną, która mi pomaga się uspokoić, poprawić nastrój, to już powinna nam się zapalić czerwona lampka. To jaki w takim razie jest ten typowy pracoholik? Możemy go tak określić? Ja nie wiem, czy jest typowy teraz. Nie wiem, ja myślę, że typowy holik każdy jest po prostu jak każdy nałogowiec. To jest pewien zbiór cech, które ma każda osoba, która jest uzależniona w jakiś sposób, czyli na pewno... Straciła równowagę, właśnie to, o czym ja powiedziałam przed chwilą. Straciła kontrolę nad tym, co nad tą substancją, czy nad tą czynnością, tak jak praca, którą wykonuje, tak. No myślę, że też przede wszystkim zaczyna rzeczywistość właśnie dobudowywać do tej rzeczy, a nie jest to część jakiejś rzeczywistości, tylko zaczyna być. To jest tak, że nie my krążymy, nie ta rzecz krąży wokół nas, tylko my zaczynamy krążyć wokół tej rzeczy. I co jest jeszcze ważne? Czy wokół butelki, czy to będzie wokół pracy, czy to będzie wokół hobby jakiegoś, które w pewnym momencie przestaje być hobby, a zaczyna być no po prostu uzależnieniem. I to, o czym też mówiłaś, o tej narracji rzeczywistości, że my tak mamy taką narrację, która nas usprawiedliwia, tłumaczy, uzasadnia, racjonalizuje, to holicy w tych narracjach są tacy bardzo agresywni. To znaczy, jak spróbujesz to podważyć, często bardzo bezpiecznym pytaniem, tak, zastanawiam się, czy masz inne sposoby na to, żeby. To bardzo często ta reakcja jest obronna, ale tą obroną jest atak. Czy ty sugerujesz, że ja mam problem? I to też jest ważne, bo tam, gdzie jest jeszcze taka przestrzeń na to, a wiesz, kurczę, może masz trochę racji, może przesadzam, może się zagalopowałam, to ja zawsze, jak rozmawiam z kimś, kto ma jeszcze taką przestrzeń na pewną refleksję, to wiem, że to jest osoba, która jest gdzieś jakby tak czuje właśnie, że w tym życiu, traciwszy tę równowagę, idzie w złym kierunku. Ale tam, gdzie już brniemy, tam właśnie taka złość czasem, w momencie, kiedy my jakby pokazujemy tę trudność, a my ją pokazujemy, szczególnie jeżeli mówimy o pracy terapeutycznej, nie mówiąc komuś, masz problem, tylko pytaniami, tak? Jakby wspólnie, tak przyglądając się tej rzeczywistości i temu trybowi życia, tak, prawda? W swoim I często życiu. Właśnie na pytanie, jeżeli ktoś reaguje takim napięciem dużym, z którego jakby przebija taka i trochę złość, tak, na to, że w ogóle ktoś go konfrontuje z czymś trudnym, to też moim zdaniem jest to tyle ważne, że czasami Państwo pytacie, jak rozmawiać, czy jak rozpoznać, że bliska osoba może mieć problem. I ten sposób rozmowy nam dużo mówi, tak? Kiedy ktoś na nas może nakrzyczeć, że się czepiam, albo o co ci chodzi, albo wszyscy tak robią, to napięcie, które się już pojawia w momencie wskazania w ogóle tematu, też może być trochę taką podpowiedzią, tak? Że tutaj jest ten obszar trudny i czegoś faktycznie, coś jest na rzeczy, o tak, czegoś kolokwialnie. To jest też ciekawe, to jest też w uzależnieniach jak takie namacalne, tak? Że człowiek najpierw używką czy zachowaniem to takie jakimś które potem staje się nałogowym, redukuje napięcie, tak? Czyli ma jakieś napięcie i idzie biegać, idzie do pracy,
idzie wypić sobie lampkę wina, czy piwo. A później sam zaczyna tworzyć sytuacje napięciowe, żeby zredukować to już żeby w znany móc się sposób, tak? Żeby móc się nakręcić. Dlatego tak ta przysłowiowa zupa zasłona, tak? Ale często osoba, która już potrzebuje, a jeszcze w swojej świadomości nie ma tego, że potrzebuje, wchodzi do domu i od progu jest zła, tak? Albo próbuje, wczoraj zareagowała na jedną, powiedzmy, buty w przedpokoju stały w poprzek. Ojej, stoją w poprzek, nic się nie stało. Kolejny dzień, dlaczego te buty stoją w poprzek? Tak? To jest wszystko to nie jest w porządku i zaczyna się karczemna awantura. A przyczyną może być po prostu już potrzeba no, używki, tak? Czyli jest awantura, no to w takim razie trzaskam drzwiami, idę do pracy, bo albo idę coś zrobić, albo idę się napić, albo idę, nie wiem, po cierszę. Z jednej strony uciekam w tą pracę, a z drugiej strony ten dzisiejszy świat nas wpycha w tą pracę, no bo też szefowie tego od nas wymagają, że będziemy dyspozycyjni cały czas. Trochę też te weekendy stają się takim anachronizmem, bo weekendy też pracujemy. To znaczy trzeba się dokształcać, dalej pracować, samodoskonalić. Trochę taki czas pracoholików i egoistów, narcyzów nastawionych tylko na siebie. Znaczy świat zawsze nas będzie w coś wpychał. Jakbyśmy popatrzyli sobie na taki historyczne, powiedzmy, to zawsze w coś nas wpychał. W jakieś standardy, w jakieś obowiązujące schematy. Wpychał w coś, co nas zamyka, nie pozwala nam się rozwijać i jeżeli my się temu poddamy, to nas bardzo też ogranicza. Więc to też jest ważne i tutaj trochę do tego dzieciństwa wracamy. Ale to można w każdym wieku zrobić, tak? Żeby wzmacniać w sobie, odszukać w ogóle i pielęgnować taką właśnie postawę uważności na siebie, tak? Kim jestem? Bo jak ja jestem uważna na siebie, z takim szacunkiem, miłością, ale taką miłością dojrzałą, że ja też wymagam od siebie, to też mnie trudno wepchnąć w coś, tak? Bo ja mogę mieć niezgodę na pewne sytuacje. Mogę powiedzieć, tak, praca jest dla mnie ważna, lubię moją pracę, ale weekend to jest czas dla rodziny. I to jest dla mnie ważne. I kropka, tak? I będę pilnowała tej równowagi w swoim życiu. Ale tak, oczywiście, że my żyjemy w czasach, które bardzo sprzyjają takim holizmom, gdzie się uzależniamy od pracy, ale też od poprawiania wyglądu, od zakupów, od takiego definiowania siebie poprzez w ogóle materialne rzeczy, tak? To czym się... Materializm, tak? Jesteśmy to, czym się tym, jak ja to nazywam, jestem swoimi butami. No trochę tak. I to jest na pewno bardzo smutne. Natomiast... Ja też widzę taki fajny trend, szczególnie wśród młodych ludzi i takich młodych duchem, takiej niezgody też na to, w co nas ten świat wpycha i próbuje cały czas wpychać, ale bardzo mocno wpychał, natomiast właśnie przez ten trend jest coraz lepiej. Gdzie jest właśnie i mindfulness, czyli ten taki nowy nurt, który mówi o tej uważności i te weekendy bez telefonów i w ogóle bez mediów i gdzieś tam mi się wydaje, że ludzie się budzą. A wiecie Państwo, po czym to widzę? Że na przykład coraz większym zainteresowaniem takie warsztaty się psychologiczne cieszą. Że my, ja teraz mówię poważnie, biegamy na posaka, po trawie, słuchamy ptaków i w ogóle pracujemy tam nad tym wewnętrznym dzieckiem i tak dalej, gdzie jest dużo takiej fajnej pracy, ale takiego kontaktu właśnie ze sobą, z naturą. Wydaje mi się, że gdzieś taki moment otrzeźwienia już przychodzi, kiedy my zaczynamy patrzeć na swoje życie i mówić tak, kurczę, no to i nie praca, i nie pieniądze, i to nie najważniejsze. Ja chcę polubić siebie, i pokochać świat właśnie przez pewną kolejność, tak. No ja uważam, że nie pokochasz świata, jeżeli siebie nie pokochasz. I będę tego zdania broniła pewnie do ostatnich chwil swojego życia. I chyba trochę taką niezgodę zaczynamy mieć. Serdecznie dziękuję Marii Rotkiel i Monice Naumowskiej za rozmowę. To był program Powiedzmy Sobie Jasno. Ja nazywam się Joanna Miziołek i do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Późnym wieczorem w Muzeum POLIN rozpoczął się 14. Warszawski Festiwal Filmów o tematyce żydowskiej. Do niedzieli widzowie będą mogli obejrzeć ponad 30 najnowszych produkcji fabularnych i dokumentalnych. Tegoroczna edycja dedykowana jest aktorowi Martinowi Landauowi i filantropowi Tedowi Taubemu. Obydwaj zostali wyróżnieni specjalną nagrodą honorową Kamerą Dawida 2016. Grzegorz Maciak.
Na otwarciu pokazano polsko-japoński film Persona non grata. To dramat o Chiyunie Sugiharze, japońskim dyplomacie na Litwie, który w czasie II wojny światowej uratował kilka tysięcy Żydów, mówi Ignacy Strączek, wicedyrektor festiwalu. Film otwarcia jest wybrany nieprzypadkowo. Jest to film jedynym japońskim sprawiedliwym, ponieważ w tym roku przypada 30. rocznica powołania Towarzystwa Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Chiyune Sugihara wystawiał legalne i nielegalne wizy i tak ocalił tysiące litewskich i polskich Żydów uciekających z terytorium Litwy po rozpoczęciu okupacji przez Armię Czerwoną. To nie była dla niego łatwa decyzja, mówi ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka. This is the story of... W czasie II wojny światowej musiał sprawnie podjąć decyzję, czy ma robić to, co mu kazano, czy to, co dyktowało mu serce. W końcu wybrał to drugie. Wpływ na jego decyzję miał pewien jego przyjaciel, Polak. His Polish friend with lots of influence. Festiwal potrwa do niedzieli. Obowiązuje wstęp wolny. Liczba miejsc jest jednak ograniczona. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Miasta przegrywają z cyrkami. Wojewódzkie sądy administracyjne przyznały, że zarządzenia prezydentów zakazujące wynajmu gruntów pod widowiska z udziałem zwierząt są bezprawne. Związek Pracodawców Cyrku i Rozrywki poinformował, że dotyczy to Częstochowy, Rudy Śląskiej, Oświęcimia i Bydgoszczy. Dla nas to dobre wieści, mówi Tomasz Kamyk ze związku. Tutaj bardzo jasno widzimy na ich podstawie, że już kolejne wojewódzkie sądy administracyjne potwierdzają ten wyrok precedensowy, który zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, są zgodne w kwestii bezprawności zarządzeń, które dyskryminują podmioty gospodarcze, którymi są cyrki. Zdaniem sądów organy publiczne nie mogą mieć poglądów, bo w swoich administracyjnych decyzjach muszą kierować się wyłącznie literą prawa. Sądy stwierdziły nieważność bezprawnych zarządzeń. Europejski orbiter TGO rozpoczyna w tym tygodniu badania powierzchni Marsa. Na początku będzie na czerwonej planecie szukać wody. Orbiter TGO docelowo ma badać atmosferę Marsa, ale zacznie od czego innego. Specjalny detektor neutronów będzie sprawdzać, w jaki sposób i z jaką prędkością neutrony wybijane są z powierzchni czerwonej planety. To może dać informacje na temat ewentualnych złóż wodnego lodu na głębokości do 2 metrów. Inne instrumenty przeprowadzą testowe obserwacje. Chodzi przede wszystkim o poszukiwania w atmosferze metanu. Na Ziemi jest to gaz, który produkują organizmy i teoretycznie obecność metanu może wskazywać na istnienie na Marsie życia. TGO okrąża czerwoną planetę od października. Orbiter ten zbudowały agencje kosmiczne z Europy i z Rosji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 5:34. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przy mikrofonie Adrian Bąk. Zapraszam na magazyn międzynarodowy Świat w powiększeniu. A w dzisiejszym magazynie dwa europejskie kraje niezwykle ważne, które w przyszłym roku wybiorą przywódców politycznych. Niemcy i Francja. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła właśnie, że będzie kandydować na czwartą kadencję. We Francji z kolei twardy bój na razie prawyborczy w partii Republikanie. Kto będzie rywalem szefowej Frontu Narodowego, wiemy już więcej. A w zgodzie z powiedzeniem, że koszula bliższa jest ciału niż sukmana, zaczynamy od Niemiec. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła, że będzie kandydować na urząd kanclerza po raz czwarty. W studiu Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To nie jest zaskoczenie, prawda? Nie, absolutnie. To po prostu jest, że tak powiem, formalność. O tym się mówiło od dawna i oczywiście pani Angela Merkel wyczekiwała pewnego momentu, za parę dni... praktycznie za parę, rozpocznie się zjazd CDU w grudniu i po prostu no, należało jakoś przygotować wiele spraw pod ten zjazd. Jest już taki propozycje programowe, które zostaną uchwalone w postaci programu partyjnego, z którym partia, czyli CDU, którą kieruje Angela Merkel, pójdzie do wyborów. No i oczywiście jasno jest rzeczą, że dobrze jest znać nazwisko osoby, która, co tu dużo mówić, będzie lokomotywą wyborczą CDU. Chociaż chyba trzeba przyznać, że Angela Merkel dość późno ogłosiła tę decyzję. To było też jej zarzucane troszkę. Ja myślę, że nie było powodu. Ona miała ostatnio inny problem zupełnie, prawda? Też z kandydaturą. Inne problemy. Raczej głównie jeden. Chodziło głównie o... No, ja wyłączam na razie sprawę, prawda,
niespodzianej wygranej Trumpa i tak dalej, i różnych rzeczy, które się dzieją na świecie, ale jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, no, wielkim problemem było wyłonienie kandydata i znalezienie kandydata na prezydenta. W lutym są wybory prezydenta, to nie są wybory tak jak u nas, to nie są wybory powszechne, jest specjalne gremium, które wybiera prezydenta, no i tutaj były wielkie dyskusje międzypartyjne, no bo w pewnym sensie to już w jakiś sposób, no, mówi wiele o tym, jak może wyglądać pejzaż polityczny.